Hej, witam wszystkich z strony Papnight, a to jest kolejny odcinek Zagramy w Darksiders i pewnie się widzicie, dlaczego jesteśmy tutaj. Dziwicie, dlaczego jesteśmy tutaj, a nie jesteśmy tam, gdzie ostatnio skończyliśmy. Ano bo dlatego, że jak skończyłem nagrywać tamten odcinek, to mi się przypomniało, że zapomnieliśmy zebrać jednego artefaktu żołnierza, który jest tam, walczyliśmy ze Stilo, znaczy ona spadła tu. A pomiędzy tym jest artefakt żołnierz. Więc tak, to chciałem jakby pokazać. I teraz wrócę do miejsca, z którego skończyliśmy nagrywać i widzimy się dalej, słyszymy się dalej. Więc do usłyszenia. Hej, witam wszystkich jeszcze raz. Jesteśmy, wydaje mi się, że w miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jesteśmy w momencie, gdzie musimy dać ofiarować Samaelowi ostatnie serce tańca i właśnie chodzi w tle, jak możemy zauważyć. Więc... A! Na wszelki wypadek zapiszę. Żeby nie było. Mam nadzieję, że będzie mi się wszystko dobrze nagrywało. No i jesteśmy! I teraz, wiekopomna chwila. I was beginning to worry you might not live up to your end of the bargain. Give it to me. You lied to me about the Chosen. They never guarded the tower. What does it matter? Our deal wasn't for ancient history. I promised you the tower, and you shall have it. Ale je. O kurde. Did it amuse you to deny me what's rightfully mine? With my powers restored, I am like unto a god. I could suck the marrow from your bones before you drew another breath. I could. But I too have a code by which I do business. Besides, say what you will about balance and your ridiculous lore. I recognize a quest for revenge when I see one. And revenge I respect. As for the details of my resignation... well... I do not approve of the company my master keeps. Why did you challenge the Destroyer, Samael? See your journey to its end, Horseman. You will understand soon enough. You trust him? Who knows where in the Nine Hells this portal will take us? We will meet again. Whoa. No dobra. No dobra. Portal jak portal, tylko że czerwony, nie niebieski. Wszystkie drogi... Uwielbiam proces nagrywania mojego frapsa. O. Czekajcie. No cóż. No cóż. Lecimy dalej. Tędy, tędy. Tam jest wyjście jakieś. Tu się kręcimy. Tu się kręcimy wokół. Wokół tego pala. Ale tu mamy jakieś przejście. No trudno, chcąc, nie chcąc. Czarny tron. A możemy wrócić? Możemy po prostu z tego wrócić? Sobie?
Bo jeśli można, to ja bym coś chciał zrobić. A jeśli oczywiście można. Bo byśmy sobie zebrali wszystkie. Wszystkie te, które możemy. Artefakty żołnierze. Mi się wydaje, byśmy mogli to zrobić. No, to po prostu jest. Więc możemy... Nie walczymy, nie walczymy, nie tracimy czasu. No. Idziemy do Wulgrima. Nie wiem, czy tam w Black Tronie jest Wulgrim. Pewnie jest Wulgrim. Wulgrima tylko nie było w Iron Conopi. Wow. I co jest stanie? Będę tu nadal, czy... Tak to działa. Porozmawiam najpierw z Wulgrimem. Szczerze, to nie mamy tutaj co brać nawet. Potrzebujemy bibliotekę. Chyba tu. Jedno mamy, pamiętam, w bibliotece. A drugie na prochowisku, wydaje mi się. Dobra. A tak w ogóle, no to ten odcinek trochę... Nie, poprzedni się pojawił z opóźnieniem. Dziwnie tak mówić, nie? Że poprzedni się pojawił z opóźnieniem. Z lekkim opóźnieniem, ponieważ wiecie, no... Trzeba się trochę uczyć. Uczyć, studia nie zając, nie? Nie ucieknął, ale niby przydałoby się w końcu to skończyć. Dobra. Mamy tam tego do przyciągnięcia się. Przydałoby się pracę licencjacką pisać. To już mało czasu zostało, więc wiecie, no. Nie jest kolorowo. Spadnie? Umrze? Nie wiadomo. Nieważne. Ważne jest... Dobra, kij z nimi. No. Dobra. Nie chciałem chyba tego, ale... Czekajcie. Nie wiem, czy w ogóle dobrze. Jeju, gdzieś to musi być tu. Ja się wychodzę stąd? Tak, tu jest wyjście. Czekajcie. To jest z tej sali głównej. No musi być gdzieś tu. To jest życie. Aj no! Nie tu.
chciałbym to chociaż... Chociaż tyle mieć na 100%. Dlaczego tu jest ten gniewu, a tu nie jest artefakt żołnierz? Tam jest artefakt żołnierz. Dobra, mamy. Mamy kolejny artefakt żołnierz. 17. Tak? 17, bo to było 16, teraz 17. Mamy 17. Jeszcze zostały nam 3. Tu jest zablokowane, czyli wracamy. No jest ideolo. Nie wiem, dlaczego wcześniej nie mogliśmy tego zrobić. Nie pytajcie się. Nie wiem. A, życie to życie możemy sobie wziąć, bo tutaj... Znaczy wracać nie będziemy chyba. Raczej chyba. Nawet... Ledwo... Mało tego życia dostaliśmy, no ale... Zawsze coś. I następne powinno być na prochowisku, wydaje mi się. Więc... A, zmierzamy tam. Tylko trzeba dogonić. Dawaj. I tam... I w sumie... Po prochowisku już będziemy do tego czarnego tronu mogli iść. Jej, ale armia. Nie, to... To... Prochowisko. Na pewno? Aha, tu mapy nie ma na tym. Chyba jest. Chyba tak. O, tu. Skaczemy. Długie są te. Powinno też, jakby się odkryjemy lokacje, to powinno być trochę szybsze. Przemieszczanie się. Te wężowe tunele. Tak to się profesjonalnie nazywa tutaj. To mam brochowisko. Chciałbym zobaczyć tutaj mapę. Chciałbym mapę, ale dopiero jak wejdziemy na pustynię. Sylwie. No tak jak już mówi, to Sylwia. Dobra. Mamy pustynię. Za Chiny. Gdzieś tutaj mi się wydaje. To będzie taki odcinek. Kurde, to będę uprzedzę, że to jest taki odcinek ogólnie. Jakby to powiedzieć. Ogólnie się w nim mało dzieje, więc i zbieramy. Ła. Potrzebujemy gdzieś kule. Wow. Co? Co to jest te procenty? Widzicie to? Właśnie była chyba jakaś aktualizacja. I nie mam zielonego pojęcia, o co w tym chodzi. No teraz to już zupełnie nie wiem. Dołem może. Da się? Da się pobyłkę. Cudnie. O kurde. Co? Co?
Jak w Metinie prawie. Co? O, wieża. Czy wy to widzicie? I... Wiecie co? Chyba trzeba będzie odsejwować. Znaczy wczytać grę. Bo... O, ty, my płyniemy! Widzicie na minimapy? Nie, no dobra, dajmy sobie spokój. Ja spróbuję znaleźć to miejsce i po prostu wtedy zaczniemy. Więc do usłyszenia. Robimy teleportację, ja to wczytam i jakoś to ogarnę. I widzimy się z powrotem. Odnalazłem takie coś, takie coś, z takim czymś i robimy takie coś. Wchodzimy tu. To mi się nie podoba, co przed nami jest. Nie wiem, co to jest, a jednak nic. Aha, to trzeba aktywować, tak? To raczej nic się z tym nie robi teraz. Musimy iść na tą ścianę. Spinaczkową. Aha. No i tu mamy artefakt żołnierz. Ale. Ale. To jest nasze 18, tak? Nie, włączyłem mapę, nie to. To miałem włączyć. 18 zostało nam tylko dwa artefakty żołnierze i... Trzy artefakty czempiony? Trzy. Pytanie jest... Dobra, schodź na dół. O! Mamy. Ale to było proste! To było zbyt proste, żeby mogło być prawdziwe. Teraz? Słońce świeci mi w oczy i w sumie mało widzę. Aha, tam! Nie chciałbym spaść, tak szczerze mówiąc. No, dobra. I tu! Dam, da, da, dam! Fragment zbroi otchłani. Jest to fragment numer... Numer 8. To jest już? 8. Nasz. I... W tym momencie, momencie, da się jakoś tam tędy. Ale polatamy długo, polatamy. No, nie tak długo. Wracamy. A, noc mnie swędzi. Będę zły dzisiaj. Wracamy do Wulgrima. I następnie Black Throne, czarnego tronu.
Palą też obienice, tak? Tak. Nie możemy bezpośrednio do Czarnego Tronu, więc musimy sobie radzić inaczej. Nie mam pojęcia, ile odcinek trwa, no ale dojdziemy sobie do tego i zakończymy. Wydaje mi się, że będzie wystarczająco długo trwał. Hop! 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 Takie bany hopy. Jak w tej grze. Counter-Strike. Dobra. Teraz do portalu Samaela. Samael. Aj! Już jesteśmy coraz bliżej zakończenia tej serii. Coraz bliżej. Tak, nie wszyscy się cieszą, że koniec w końcu. No, ja tam się w sumie z jednej strony cieszę, bo w końcu może uda nam się rozwikłać zagadkę w ogóle, co tu się działo, co tu się dzieje i dlaczego jesteśmy, dlaczego w ogóle nas wezwano wtedy. I kto to zrobił? Kto stoi za tym? Mamy zniszczyć tego niszczyciela, mamy dorwać. Bo to on nas tam niby zdradził, tak? Tak? A czy on stoi za tym? Wszystkim. Tak przynajmniej mówią. Jeszcze się niby zobaczymy z Samaelem. Dobra. Czarny Tron. Zapisujemy, żeby nie było. Stan gry. Napiszemy. Tak, enter. No i to by było na tyle w tym odcinku. No niestety, ten odcinek był taki podróżniczy. Jedyny taki, no byłby całkowicie jakby zbieraniną... zbieraniną artefaktów. Jednak była scena rozmowy z Samaelem, bardzo ważna, i podróż do Czarnego Tronu, więc... Co to był odcinek jakiś dziwny, weird trochę, nie? Nie wiem, co powiedzieć. Ale no nie będzie, więc to na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym. Zagrajmy w Darksiders. Cześć!